Do wyboru jest 12 projektów małych, 6 dużych i 10 społeczno-kulturalnych. Do podziału tradycyjnie kwota... 2,6 miliona złotych. Rozpoczęło się właśnie głosowanie na projekty zgłoszone do suwalskiego budżetu obywatelskiego. Duże projekty to przedsięwzięcia o wartości do 900 tysięcy złotych. W tym roku do udziału w finałowym głosowaniu zostały zakwalifikowane parking meczowy przy Suwałki Arena, budowa bike parku przy ulicy Moniuszki, modernizacja placu zabaw przy Zalewie Arkadia, remont nawierzchni ulicy Sianorzeń wraz z oświetlaniem terenu. Te prace miałyby być wykonane na wysokości rodzinnego ogrodu działkowego Malwa, oświetlenie i modernizacja kortów oraz powierzchni trawiastej przy Wojska Polskiego, wraz z budową zaplecza socjalnego i remont istniejącego skateparku oraz budowa strefy do ulicznej koszykówki. Wśród małych projektów inwestycyjnych, których koszt realizacji mieści się w 120 tysiącach zł, znajdujemy m.in. odtworzenie pomnika generała Dwernickiego w bramie wiodącej do dawnych koszar Przypułaskiego, oświetlenie głównej alei na cmentarzu przy Reja, parkingi na ulicy Sportowej, przestrzenny napis świetlny na bulwarach, nowe ogrodzenia na boisku treningowym Stadionu Miejskiego, utwardzenie żwirowej drogi na Dąbrówce modernizacja piłkarskich szatni na Zarzeczu, zakup telebimu do Areny Suwałki. Zupełnie nietypową propozycją, ale bardzo rozsądną i pożyteczną jest kastracja i sterylizacja domowych czworonogów, których młode nierzadko trafiają na ulice, zasilając szeregi bezdomnych zwierząt. Warto dodać, że koszt realizacji tego pomysłu znacząco ograniczającego bezdomność zwierząt oszacowano na zaledwie 35 tysięcy złotych. Listę projektów społeczno-kulturalnych można zapoznać się na stronie Suwalskiego Ratusza. Tam też znaleźć można więcej informacji o wszystkich projektach zakwalifikowanych do ostatniego etapu SBO. Głosy można oddawać w wersji elektronicznej na stronie www.budżetobywatelski.suwalki.eu lub w wersji papierowej. W takim przypadku kartę do głosowania należy dostarczyć do urn wystawionych w Suwalskim Magistracie lub Holu Akwaparku. Głosowanie potrwa do 2 października, a wyniki poznamy 26.